Przeczytałem w tym roku 5 biografii. No właśnie, i co z tego? Przeczytałem 5, więc mam jakiś tam przegląd tego, co się dzieje na rynku. Był Prus, którego zacząłem i nie skończyłem, bo po prostu nie polecam tej biografii. Był Tony Halik, który jest ok, ale raczej dla fanów niż dla fanów samego Tonego Halika, niż dla kogoś, kto lubi dobre, wnikliwe i takie przenikliwe biografie. Ale Tony Halik jest bardzo ładnie wydany. Jest dużo zdjęć. Więc na pewno wszystkim tym, którzy oglądali jego program w telewizji, ta biografia się spodoba. Była milionerka Ewy Winnickiej, świetnej dziennikarki, świetnej reporterki. I książka też jest bardzo fajnie napisana, ale no dupy nie urywa. Milionerka, czyli biografia Barbary Piaseckiej-Johnson, najbogatszej Polki na świecie. Historia o tym, jak zwykła pomoc domowa stała się milionerką. No i ostatnia biografia, całkiem dobra. Wojciech Orliński pisze o Lemie. Mnie się ona tak średnio podobała, ale bo to jest taka biografia napisana przez fana o swoim idolu. Ja wolę biografie bardziej krytyczne, które są trochę bardziej obiektywne, powiedziałbym. Chociaż słyszałem też głosy, że ten taki że to takie autorskie spojrzenie Orlińskiego wielu czytelnikom się podobało, więc no jak kto woli. Ale najlepszą biografią, jaką czytałem w tym roku, jest zdecydowanie Tadam! Ja, geniusz. Klementyny Suchanow. Gombrowicz, ja, geniusz. Tom drugi, tom pierwszy. Ja w ogóle lubię Gombrowicza, więc to podwójnie ona mi się podobała, więc może nie jestem obiektywny, ale książka jest napisana świetnie. Żeby nie powiedzieć zajebiście. Czyta się. No, ja się nie mogłem oderwać. Historia Gombrowicza opowiedziana jest właściwie od XV wieku, ale nie przerażajcie się, to jest tylko jeden rozdział poświęcony jednej części rodziny i drugi rozdział poświęcony drugiej części rodziny. Później już jest XX wiek i młodość Gombrowicza, jest dojrzewanie Gombrowicza, debiut, życie literackie przed wojną, później emigracja, no wszystko. I to wszystko jest pokazane w takich zdrowych proporcjach. Mam na myśli to, że jak gdyby autorka nie skupia się tylko na tym życiu literackim. Bardzo dobrze udało jej się ukazać te proporcje pomiędzy życiem pisarza, ile jest tego pisania w pisarzu, a ile jest prawdziwego życia. I zdecydowanie widać, że życie dominuje i to jest fajne, no bo jakby przywraca się naturalne proporcje, no bo życie pisarza to nie jest tylko pisanie, pisanie jest tylko jakimś małym wycinkiem i fajnie to autorka tej biografii pokazała. Pokazała też coś bardzo smutnego, ale też oczywistego i takiego prawdziwego, że świat w ogóle nie czeka na geniuszów, na geniuszy, na geniuszów. No nic, ja na pewno geniuszem nie jestem, więc nie muszę dobrze odmieniowywać, więc świat nie czeka na geniusza, nie spodziewa się, nawet kiedy on się dobija, to niespecjalnie jest nim zainteresowany. To jest bolesna prawda, ale to jest prawda i to jest super, że ta książka nie jest jakimś tam peanem na cześć Gombrowicza. Jest napisana bardzo, bardzo obiektywnie. Co najważniejsze, to nie jest książka, która tworzy jakiś pomnik Gombrowiczowi. To nie jest książka, która próbuje go zamknąć w jakichś ramach, które sobie wyznaczył autor książki. To nie jest też książka napisana z jakąś tezą. Tutaj autorka po prostu przedstawia fakty w bardzo fajny sposób. Świetnie się to czyta, jeszcze raz podkreślę. I po prostu pokazuje Gombrowicza, wydaje się, takim, jakim on naprawdę był. Bez jakichś tam swoich autorskich założeń, bez próby udowadniania czegoś. To będzie banał, no ale to jest taki Gombrowicz z krwi i kości, człowiek, który jest tylko w małej części pisarzem.
Mały Itek. Tak go zwali za młodu. Wyglądał jak dziewczynka. I potem jak dorósł, to też wyglądał jak dziewczynka. Przeczytałem tą książkę i nie wiem, dlaczego matka go tak karała taką fryzurą. I co jest jeszcze fajne, że to jest pierwsza kompletna biografia Gombrowicza, bo mieliśmy jakieś tam książki o nim. On sam przecież pisał dzienniki, niedawno ukazał się Kronos. Wydawało się, że my mamy tego Gombrowicza jakoś tam ogarniętego, ale dopiero Klementyna Suchanow zebrała to wszystko i osadziła przede wszystkim w kontekście historycznym. To też jest super, bo jest w książce jest świetne tło historyczne, świetnie jest pokazane życie w Warszawie przed wojną i wielkie wydarzenia historyczne, ale to nie jest jakby w książce najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ten Gombrowicz jest po prostu prawdziwy. Ja wiem, że to jest banał, ale naprawdę tak jest. To nie jest tak, że autorka jakoś próbuje kreować Mickiewicza. Boże, Gombrowicza. Ja znowu mówię Gombrowicz. Mickiewicz. Kurde. No i ten Gombrowicz jest prawdziwy. Naprawdę polecam wam tą biografię. Jeżeli lubicie biografię, to jest naprawdę jedyna książka, którą w tym roku musicie przeczytać. Dwa tomy, a czyta się no, błyskawicznie i się nie można oderwać. W książce jest też bardzo dużo zdjęć. Ona jest bardzo fajnie wydana. Zresztą jak cała seria. Bardzo polecam. 1200 stron, z czego 200 to są przypisy, więc 1000 stron czytania. Nawet jeżeli niekoniecznie lubicie Gombrowicza, to myślę, że po prostu bardzo dobrze będzie wam się czytał tą książkę. W ogóle dzisiaj miałem taki sen, że... bo czytałem wieczorem tą książkę dosyć długo. Przyśnił mi się Gombrowicz, że ze mną mieszkał, że ja byłem taki strasznie podjarany, że wow, wow, Gombrowicz ze mną mieszka. Poprosiłem i co ciekawe, Gombrowicz był bardzo miły. A wydaje mi się, że on był raczej taki, no, nie tyle niemiły, ale lubił stawiać ludziom wyzwania, o, tak bym to nazwał. I ja go w tym śnie poprosiłem o autograf na biografii i on powiedział, nikt mnie nigdy nie prosił o autograf na biografii. No ale mi dał, więc super. A potem się obudziłem, bo zaczęła mi się śnić wojna i że nas Ruscy atakują.